Pasażerowie komunikacji miejskiej od 15 maja czuli się zdezorientowani w związku ze zmianami w trasach komunikacji miejskiej związanymi z remontem kostki przy placu Marii Konopnickiej. Jak podkreślają, brak profesjonalizmu w PGK przyczynił się do dezinformacyjnego chaosu i nerwówki. W autobusach, jak relacjonuje nam jeden z pasażerów, miało dochodzić nawet do licznych kłótni z Bogu ducha winnymi kierowcami. Czy jest tak ciężko wydrukować i rozwiesić poprawny rozkład jazdy z poprawną nazwą przystanku? Pyta retorycznie autor listu nadesłanego do redakcji. Proszę Was o interwencję, bo za przeproszeniem odwalanie takiej hały to tylko w Suwałkach ma miejsce. Czytamy. Prezes PGK Dariusz Przybysz ma zgoła inne zdanie na ten temat. W czwartek odmówił nam wyjaśnień, w piątek natomiast ekipa nie dała się wyrzucić z siedziby spółki. Jednak mimo wszystko jakieś wyjaśnienie się należy. To nie jest tylko kwestia jednego, dwóch pasażerów. To są jednak pasażerowie, jakby nie było. Ale to jest jeden człowiek, który toczy z nami wojnę, który rozesłał po wszystkich kodewierz mail, po wszystkich portalach ten sam kodewierz mail. A skąd pan wie o tym, wiemy, że tak jest? No bo wiemy z tekstu, jak on napisał, że to jest człowiek, który pisze kodewierz, napisał inne kodewierz rzeczy. No ale są pewne jednak zastrzeżenia, to wypadało. To się nadaje, kodewierz już wypadałoby je wyjaśnić, albo przynajmniej przeprosić. Znaczy, ja wiem, no. No to czemu pan parę słów zdań nie chce powiedzieć? Bo ktoś musi nakręcić ten temat, bo tak naprawdę mieszkańców to ja i tak nie wzrusza. No zobaczymy, czy wzruszy, czy nie. No to są jednak pasażerowie. Pewne utrudnienia były i parę słów wyjaśnienia. Powiedzieć, jakie są te utrudnienia? No właśnie, no to może w takim razie, bo... No nie, no bo pani spyta, to nie, spokojnie, no bo ja mam proszę bez łapania, bo ja nie jestem przygotowany, kotywierz, jestem zdenerwowany. Jakie te utrudnienia niby według pani są, które pani spyta? Ale proszę mnie nie dotykać mikrofonu, bo jeszcze nie rozmawiamy, no. Ale nie, no pani spyta, tak? I o no co pani spyta? Tak, teraz, oczywiście, ale ja proszę mi powiedzieć, no o co, jakie utrudnienia pani spyta? Były utrudnienia w związku z tym, że... Jakie konkretnie? Pasażerowie byli zdezorientowani przede wszystkim. To znaczy konkretnie jakie? Tak jak już rozmawialiśmy przez telefon, rozkłady jazdy zostały jedynie przewieszone. Mhm. Tak, i była taka sytuacja, pan nie zaprzecza, prawda, że były jedynie oczywiście przewieszone. I na Kościuszki na dwóch przystankach. No właśnie, czyli to było jedno i wisiało tam, o której godzinie przyjeżdżał autobus. I dochodziło do pewnych spięć i porozumień w autobusach, tak twierdzą pasażerowie. Ostatecznie jednak prezes odniósł się do zarzutów pasażerów. Proszę panią, sytuacja była taka, że generalnie rzecz biorąc spółka informację uzyskała stosunkowo późno i musiała szybko zareagować. Przesłaliśmy tą informację, musieliśmy na wszystkich przystankach na północy porozmieszczać rozkłady jazdy i rzeczywiście tutaj ktoś nie dopatrzył i rzeczywiście nie zmienił nazwy ulicy na dwóch przystankach na tablicy rozłoniowej, przy czym podkreślam, główną informacją, która jest na tych tabliczkach, to są godziny odjazdów, a nie nazwa przystanku, na której ta tabliczka wisi. W momencie, kiedy podniesiono ten temat, natychmiast zostały zmienione, skorygowana nazwa przystanku na tych dwóch przystankach na ulicy Kościuszki. Wszystkimi kanałami, którymi byliśmy w stanie dotrzeć do pasażerów, taka informacja została im przekazana. Pewien pan robi problem w związku z tym, że na dwóch przystankach na ulicy Kościuszki zostały zamieszczone rozkłady jazdy, które podają właściwe godziny, natomiast rzeczywiście nie została na tych na tabliczkach umieszczona właściwa jakby ulica. Natomiast ja rozumiem, że osoba, która przychodzi na przystanek, czyta nie nazwę tego przystanku, tylko czyta, o której godzinie autobus z tego przystanku odchodzi. I ta informacja była prawidłowa. I w związku z tym ja nie do końca zgadzam się ze stwierdzeniem, że było jakieś poważne utrudnienie i że jest duży problem. Natomiast jest po prostu histeria rozkręcana przez jednego pana w tym mieście. Jako że nie uważamy uwag mieszkańców za objaw histerii, o wyjaśnienia poprosiliśmy także w ratuszu. Jeżeli doszło tam do jakiejkolwiek pomyłki, to tak jak powiedziałem, no każdy popełnia błędy. Jeżeli jeden czy dwa przystanki zostały źle oznaczone, no to na pewno nikt nie zrobił tego specjalnie, bo tak jak powiedziałem, naprawdę wieloma kanałami staraliśmy się w ciągu tych kilku dni, bo tylko kilka dni na to mieliśmy dotrzeć do mieszkańców Suwałk z tą informacją, że będą te utrudnienia, że będą zmiany w komunikacji miejskiej w związku z tymi utrudnieniami. No zaszła niewielka pomyłka, za co wypada tylko i wyłącznie serdecznie przeprosić.
Trzeba przyznać, że ostatecznie na wszystkich przystankach pojawiły się wreszcie komunikaty o zmianie tras. Lepiej późno niż wcale. Jednak jak donoszą nam mieszkańcy, nadal brak zmiany na tablicy systemu informacji pasażerskiej, która wyświetla odjazdy z przystanku Noniewicza plac Marii Konopnickiej. Trudno jednak nie zgodzić się z mieszkańcami twierdzącymi, że absurd goni absurd. Czas chyba głośno powiedzieć, że nawet najlepsze i najbardziej komfortowe autobusy nie będą dla pasażerów przydatne, jeżeli nie będzie wiadomo kiedy, skąd, dokąd i którędy jadą.